Mogą być w strukturze dwie dziewiątki, szóstka, ósemki, jedno wahadło wyżej, drugie niżej. Naszym celem jest gra priorytetu. Kierowniku, z czego wynika tymczasowa baza treningowa w Aqua Lublin? Ja wiem, z czego to wynika, ale pewnie nie wszyscy kibice. Nasza obecna baza jest na Aqua Lublin ze względu na to, że na arenie odbywa się mecz Ligi Konfederacji. Zorya Ługańsk gra bodajże z Maccabi Tel Awiw i musieliśmy się przenieść na Aqua. Jeszcze zapytam o warunki treningowe. Są identyczne, porównywalne? Nie, warunki treningowe są identyczne ze względu na to, że trenujemy na bocznym boisku Areny Lublin, więc jedyne utrudnienie, które jest, to musimy dojechać na boisko. I to jest tylko takie utrudnienie. Jeśli chodzi o tutaj bazę, no to mamy siłownię, mamy strefę odnowy, wszystko mamy przeniesione z areny, więc jeśli chodzi o sprzęt, o przygotowanie, nie ma większych utrudnień. Rafał, zapytam Ciebie o stan zdrowia. Jak tam Twoja kontuzja? Kiedy wracasz do gry? Kontuzja. Ogólnie no to okazało się, że są naderwane przyśrodkowe wiązadła. W środę mam kontrolne USG i możliwe, że już zacznę wchodzić w trening biegowy. Myślę, że jeszcze tak z 2 tygodnie i wejdę z drużyną do normalnego treningu. Zgrabne ciało, wtedy czuję, że mi mało. Dobro wolo, ryba, jedawisko. Daj! Masz wola. Jesteśmy w gazie fizycznie, jak i mentalnie. Ostatnie mecze to pokazują. Z Wisłą potrafiliśmy poradzić sobie nawet w 10.
Wender. Piłkę! Zmiana centrum! Ale! Do tyłu! Do tyłu! Meczu z Wisłą.